Hej, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny odcineczek z Code Red, agent Sarah Story. Jak możecie zauważyć, jestem ubrany troszeczkę inaczej, mam szlafroczek na sobie, a to dlatego, że jestem chory. Co prawda nie mam już gorączki, ale doskwiera mi jeszcze katar, doskwiera mi ból gardła, ale mam nadzieję, że dam radę nagrać ten odcineczek i nie będzie wam to przeszkadzało. Okej, udało nam się zyskać fałszywą przepustkę do archiwum, tak więc udajmy się w tamto miejsce. Musimy wjechać windą na samą górę. Co to jest za gościu? Już się nie mogę doczekać, aż polecę do ciepłych krajów. Mnie by wystarczyło na Florydę. Nie, zdecydowałem, że jak jechać, to na całego. Czyli co, Grecja, Egipt, RPA? Nie, jeszcze egzotyczniej. Indie, Chiny, Indonezja? Jeszcze nie to. Sama nie wiem. Honduras, Mongolia, Urugwaj? Nigdy pani nie zgadnie. Proszę powiedzieć, bo rzeczywiście nie zgadnę. Ale ja jeszcze nie wiem, chciałem się tylko skonsultować pani piętro. No dobra, na którym piętrze znajdowało się archiwum? Chyba było to 25 piętro. Archiwum FBI, dokładnie. Tak więc, 25 piętro i jedziemy. Wiem, że wyglądam troszeczkę jak zombie na tym filmiku. Całe szczęście, ekranik jest malutki na ekranie i nie widzicie, jak jestem blady. Ale zapewne słyszycie, jak mówię przez nos. Dobra, mamy przepustkę. Mam nadzieję, że teraz ta pani nas wpuści, ponieważ ostatnim razem nas wygoniła. Tylko gdzie my mamy tą przepustkę? Ona jest chyba tutaj, tak? Nie, zdjęcie USG. Preservativi. Tutaj mamy nasz dziennik. Maverick. Jest niesamowicie zdolny, praktycznie niezastąpiony. Czasem jednak mam go dość. Po prostu dość. Nie wiem, czym wzbudziłam jego antypatię. Poważnie, chyba nie tym, iż wskoczyłam na stanowisko jego najlepszego przyjaciela po tym, jak wyszły na jaw jego problemy alkoholowe. Może myśli, że to ja... To śmieszne, nieważne. Co jest? My już to wcześniej czytaliśmy. No dobra, mamy przepustkę, w każdym bądź razie pokażmy ją tej gościówce. Mam. Oczywiście, że mam. W porządku, proszę wejść. Okej, mamy tutaj kilka komputerów. Tak naprawdę możemy zajrzeć tylko do jednego, ale... Spróbujmy rozejrzeć się po reszcie lokacji. Tutaj mamy wyjście, ale możemy spojrzeć na ten posążek, który znajduje się na szafce. Mam nadzieję, że jeszcze nie utonęłaś w tej powodzi donosów. Pocieszę cię, na 600 wiadomości z pewnością jest jedna, którą warto sprawdzić, więc gotowa do góry. Głowa do góry. Aha! Zostawiłam ci jedzenie, przepraszam, jednak nie dam rady pójść z tobą, ale uznałam, że zawsze to lunch może przyjść do ciebie. Spoczko, nie wiem od kogo ta wiadomość. Ale zobaczmy, co mamy w archiwum. Zdjęcia. W zdjęciach nic nie ma. Podejrzani. Simon Fish. Była agent, ble, 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 to już czytaliśmy wcześniej. Akta osobowe w posiadaniu NSA. No to wiem. Ale ja bym się chciał dowiedzieć coś więcej o tym kolesiu. Spójrzmy do naszego dziennika. Co tu jest napisane? Numer telefonu, przepustka. Odszukamy cię. Choćbym miała poruszyć niebo i ziemię, zrobię to, zaryzykuję. Najpierw pójdę do Gordona, powinien mieć możliwości załatwienia mi legalnej przepustki do archiwum. Maverickowi i tak zlecę włamanie do bazy CIA. Nie mam nic do stracenia, a każda informacja się przyda. Boję się, że nam się uda. Muszę pamiętać, żeby przy okazji porozmawiać z moim zespołem o ewakuacji.
Czy my pogadaliśmy z tym Maverickiem w ogóle, żeby się włamał do bazy danych? Nie pamiętam. Czyli może powinienem go najpierw poszukać i z nim pogadać o tym. A dopiero później przyjść do archiwum. No dobra, spróbujemy. Bo nic tutaj tak naprawdę więcej nie ma. Nie, nie chcę cię przebierać. Aha! Czyli tutaj mamy wejście do archiwum. Ja niepotrzebnie patrzyłem na tamten komputer. Trutka na szczury. Nienawidzę szczurów. Jeśli jakiś na mnie wskoczy, to chyba oszaleje. Dziewczyno, zabijasz ludzi, jesteś mega odważna, boisz się szczurów? Popielniczka pełna petów. Chyba mam lekkie objawy klaustrofobii. Lubię sobie puścić czasem dymka, ale tutaj... Dobra. My szukamy coś na temat Simona Fisza. S mamy tutaj. Czemu W? To może Fish, jak Fy. Fish, Simon Fish, tak. Teraz mogę w spokoju przejrzeć akta Simona. Usiądę przy tym biurku obok. Okej. Widzę, że pasek energii też mi spada pomalutku. Widzieliście tego pająka, który tutaj szedł? Mega duży. Lepiej siądę, bo zapowiada się na dłuższą chwilę. Okej, co my tutaj mamy? Nazwisko Simon, imię Fish. Data urodzin 16 kwiecień 1970. Data śmierci 31 września 2008. Grupa krwi B, rasa biała. Adresu zamieszkania nie mamy. Wiemy, że był żonaty, dwójka dzieci. Chłopiec 2005 rok, dziewczynka 2008. Czyli dziewczynka się urodziła, kiedy on umarł. Aha, mam jakieś puzzle do ułożenia. Wow, wow, wow. Szósty zmysł, podarte zdjęcie. Jestem na tyle bystra, aby sama szybko i sprawnie ułożyć zdjęcie z tych kawałków. Po co się męczyć, jeśli mogę skorzystać z mojego szóstego zmysłu? Anulu, ja chcę to sam ułożyć. No okej, udało nam się ułożyć zdjęcie z puzli. Mamy tutaj dwóch kolesi. Z tyłu jest opis. Simon Fish i Hiromashima. Fukushima 2011. Fukushima, i 2011.
Czyżby oni się tam znajdowali? Okej. Spójrzmy, co się pojawiło w naszym dzienniku. Nic. Czy my coś tutaj musimy jeszcze zrobić? Aha. Zatrudnienie. Wydalony ze służby wojskowej. Szczegóły. Osaka, 2008 rok. Podczas akcji likwidacji gangu Rainera Lozoya. Działanie poza rozkazami dowódcy. Samowolny atak na niebezpieczny budynek. Efekt. 30 ofiar wśród cywili. Ucieczka członków gangu. Następnie bójka z dowódcą. Po opinii psychiatry ostatecznie wydalony. Opinia psychiatry. Typ obsesyjny, niezdolny do dalszej służby wojskowej. Skrajny nacjonalizm powiązany z wrogiem stosunkiem do przełożonych. Niewykluczone stany urojeniowe. Możliwy kompleks Mesjasza. Biografia. Agent służb specjalnych. 42 oddział SWAT. Specjalizacja. Organizacja dywersji na tyłach wroga. Szkolenie oddziałów szybkiego reagowania. Ekspert od materiałów wybuchowych. Konstrukcja, transport, mechanika, rozbrajanie ładunków. Pełna lista misji w dziale Misje SWAT 42. Wydalony ze służby za niesubordynację, udokumentowane wielokrotne negowanie kompetencji dowódców oddziału, a ostatecznie samowoła i działanie poza wiedzą dowódcy. Patrz zatrudnienie. Wykroczenia. Bójka 3 maja 2004 roku. Zwolniony za poręczeniem. Przekroczenie prędkości w stanie Nowy Jork 8.3.2006 roku, godzina 12.56, zapłacony 9.3.2006 roku. Uwagi, akta utajnione 21.9.2008. A to ciekawe, coś możemy tutaj jeszcze zrobić? Obrócić tą kartkę na drugą stronę? Nie. No dobra, to chyba wszystko. Ja nie widzę, żebyśmy mogli coś tu jeszcze zrobić. Okej. Okay. No dobra, wyjdziemy w takim... Aha, wyszliśmy. Ja może sobie wezmę pigułeczkę, ponieważ tej energii już mam coraz mniej. Tylko najpierw takową muszę kupić. Pigułka energii. Faszeruję agentkę tak samo tabletkami, jak ja faszeruję siebie antybiotykami. No ale cóż, takie jest życie. Kupiliśmy sobie tabletkę, wpierdzielimy sobie pigułkę, odzyskamy troszkę energii i porozglądamy się dalej, co możemy zrobić. Pigułkę zjedz. Energię odzyskaliśmy. Czy coś pojawiło się teraz w naszym dzienniku? Nie, no to co ja teraz mogę zrobić? Może muszę iść do Gordona. Nie ma go. Agentko, liczymy na panią i cały zespół. Mogę wziąć się do roboty, spoko. Znajdujemy się w naszym biurze. Coś w bazie danych mamy? Oprócz tego, co odkryliśmy, chyba nic więcej nie ma. Aha, i teraz się tutaj w aktach pojawiło to, co żeśmy znaleźli w archiwum. No dobra. Nigdzie nikogo nie ma. Gdzie oni wszyscy są? Ewakuacja. Murai, zajmę ci tylko chwilę. O ile wiem, masz tu jakąś rodzinę. Wiesz, że mamy możliwości? Tak, brata, z którym od miesiąca nie rozmawiam. Sara, miałem zamiar dziś do niego zadzwonić. Mam nadzieję, że zrozumie. Brat to zawsze brat. Zadzwoń do niego teraz.
Ewakuacja. Linda, miałam cię o coś zapytać. Czy masz w Nowym Jorku kogoś, kogo chciałabyś powiadomić o ewakuacji? Wiesz, że mamy taką możliwość. Poza moim facetem nie, nikogo. Domyślam się, że całe miasto nie wchodzi nawet w grę. Zdecydowanie nie wchodzi. Prezydent wyraził się jasno. Cokolwiek się nie wydarzy, nic nie wychodzi poza to biuro. Mimo to czuję się podle. Jak my wszyscy. Żądania terrorysty. Hej, Sara, dobrze, że przyszłaś. Czytałaś najnowszy artykuł o Dronex Corp? Nie. W poniedziałkowej gazecie. Zostawiłam ją na stole, ale nie miałam czasu przeczytać. Ich działania, zapowiedź, odrzucenia, sekta i nasz terrorysta. To raczej nie zbieg okoliczności. Wolę skupić się na śledztwie, Linda. Cokolwiek o tym myślimy, nie mam w tej chwili żadnego znaczenia. Ciągle myślę nad jego żądaniami. Sara, mógł poprosić o własny helikopter. $1 miliard na konto, wycofanie wojsk zaskoczył mnie. Tak to rodzi mieszane uczucia, ale wiem, że dla tego, co zamierzam zrobić, nie ma usprawiedliwienia. Po prostu nie ma i tym musimy się kierować. Muszę już iść. Okej, czyli co my musimy dalej zrobić? Gdzie jest ta gazeta, o której ona wspominała? Nieważne. Tutaj żadnej gazety nie ma. No to jest dziwne, że ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Żadnej podpowiedzi, ale okej. Rozejrzyjmy się po reszty pomieszczeniach. Może w końcu natrafimy na kogoś, kto nam powie, co mamy robić. Byłam w Living Shomby i mam przepustkę. I co dalej? Teraz pójdę coś zjeść i wypić kawę, a potem do tajnego archiwum. Zejdź na 21 piętro w Blue Easter, mają pyszne pizze. Ja lubię pizzę, spoko, na pewno tam zajrzę. Stój, gdzie stoisz, bo znowu naniesiesz jakiegoś błota. Byłaś w jakiejś melinie? Nie, byłam w dziwnym miejscu, nieważne, jak ci idzie? Szlak mnie zaraz trafi, co chwilę ktoś mnie o to dzisiaj pyta. Jak to? Nieważne, wszyscy na ciebie liczymy, Maw. Dobra, dobra, nie przeszkadzaj nam, okej? Okay? Okej. Okay. Czyli zjeżdżamy na 20 piętro i idziemy się najeść. Ja myślę, że zjemy sobie pizzę i zakończymy sobie ten odcineczek. My mieliśmy zjechać na 20 piętro czy 21? Okej. O, Sara. Witaj, co polecasz? A jakie to ma znaczenie? Wkrótce wszyscy możemy zginąć. Co? O czym ty mówisz? Wiadomości nie oglądasz? Chemikalia radioaktywne poginęła... Poginęło, afera, Boże jedyny. Olej ją, pytaj dalej. Uspokój się, jakie chemikalia? Co było, to trzęsienie ziemi, tragedia taka straszna i awaria w elektrowni w Japonii. Przecież to straszne. I co? Oglądaj w telewizji, mówią. Dobra, ja nie będę tego czytał, po prostu przeczytajcie sobie sami. Murray na pewno coś będzie wiedział. Okej, czyli zginęły środki radioaktywne z elektrowni. Czyżby to był nasz terrorysta i próbował zrobić jakąś radioaktywną bombę? O, to nie brzmi ciekawie, ale okej, ja jestem głodny, ja chcę zjeść pizzę najpierw. Jakie pizze polecasz? Pizza la Napolitana, może być. Może być. Okej, czyli byśmy musieli udać się teraz do Mawa. Słuchajcie, moi kochani, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wybaczcie, jeżeli mówię troszeczkę przez nos, ale choroba mnie jeszcze nie opuściła do końca. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piona!